tobą wypożyczenie do Zagłębia Sosnowiec. Czy wiele ci to dało do twojej gry w Wiśle? Na pewno tak. Cieszę się z tego wypożyczenia, z tych 3 miesięcy. Ale bardziej chciałbym podziękować Zagłębiu, że zgodziło się na moje wypożyczenie, że dali mi taką szansę, żebym zagrał tam przez te 3 miesiące, wiedzieli tak, że odejdę do Wisły. Cieszę się, że tam zagrałem tych 11 meczów, czyli 2 bramki i tą drużynę. No to sentyment mam na pewno do Zagłębia, bo byli tam wspaniali ludzie. Począwszy od trenera, po kierownika, po prezesa i po chłopaków. Także ja się z tego wypożyczenia bardzo cieszę i myślę, że dużo mi to dało. Czyli tam okrzepłeś już jako piłkarz? Czy okrzepłem? No nie, no powiem tak. Co tydzień miałem możliwość grania w Ekstraklasie, także jakbym został w Wiśle wtedy, to grałbym tylko pewnie w młodej Ekstraklasie, także ograłem się, poczułem trochę tej ligi, także można powiedzieć, że to mi dużo dało. Teraz jednak trener Maciej Skorża coraz częściej zaczyna na ciebie stawiać. Czy czujesz się coraz pewniej w drużynie Wisły? Ja ciężko pracuję na treningach i na meczach i myślę, że to trener docenia, także nic innego mi nie pozostaje, jak jeszcze bardziej się zmotywować i wziąć się do większej pracy i nie zawieść trenera. W Wiśle grasz jako prawy pomocnik. Wcześniej byłeś napastnikiem. W której roli czujesz się lepiej? Powiem tak. Na początku meczu, od pierwszego gwizdka, zaczynam na prawej pomocy. Gra mi się też dobrze. Mi się gra, nie ma jakiejś tam różnicy. A w drugiej połowie mnie trener na ostatnie pół godziny przesuwa do ataku. Tak było na Odrze, tak było dzisiaj, tak było z ŁKS-em. Piłka mnie szukała. Też z Ruchem tak było, że miałem swoje sytuacje. Także no, ta rola mi odpowiada. Mogę grać na prawym skrzydle cały mecz, mogę grać w ataku, mogę grać na lewej pomocy. Tam, gdzie mnie trener wystawi, tam gram i nie kiwam nosem i tylko się cieszę, że dostaję takie szanse. W juniorach strzelałeś bardzo dużo bramek. Czy widzisz się zatem w roli takiego snajpera, jakim jest na przykład Paweł Brożek? Nie, myślę, że nie. To było w juniorach. Do Pawła bardzo mi dużo brakuje, on ma takie umiejętności, że przewyższa to ligę. Zatem zapytam cię o twoje piłkarskie cele i marzenia. Pozostać jak najdłużej w pierwszym składzie. Wiem, że będzie to bardzo trudno, ale będę ciężko pracował. I to na razie tyle. A takie dalsze, na przykład może któraś z lig zagranicznych jest twoją ulubioną? Nie, no, daleko mi jeszcze do lig zagranicznych, spokojnie. Zaczynam grać w Wiśle, z tego się bardzo cieszę, ale nie ma mowy o żadnych ligach zagranicznych. Najpierw muszę coś udowodnić w lidze polskiej, że nadaje się, że jestem dobrym zawodnikiem i kto wie, za parę lat może do tego dojdzie, że odejdę, ale na razie sobie głowy nie zaprzątam takimi rzeczami.